Serdecznie wszystkich na kanale. Dzisiaj taki filmik z komentarzem w tle. Chciałbym Wam taką zdać relację z tego, jakie testy przeprowadziliśmy na nowych CEV Moto G3. Na takim wyjeździe, który przeprowadziliśmy w dosyć trudny teren, gdzie no dużo w tym terenie, nawet najlepszych marek, pada i siada, bo jest zróżnicowany, jest dużo błota, bagna, piasku. No i wybraliśmy się właśnie w to miejsce, żeby zobaczyć, jak te G3, czyli nowa generacja CEV Moto, sobie radzi. Na tym wyjeździe były cztery modele CEV Moto, 2x1000 G3, moja 800 G3 i Sebastiana tutaj, jak widzicie, kolegi w białym kasku, on miał G2 800, ale przerobioną. Takie wnioski, które może nasuwają się względem starej serii i to, co ma największa jest różnica w tych kładach, to taka, że wreszcie te kłady CEV Moto skręcają. Kolega na tej G2, który jechał, czyli na starszej generacji, no kilkakrotnie musiał na 2, na 3 brać zakręt gdzieś tam pomiędzy drzewami, a my przejeżdżaliśmy bezproblemowo, bo bardzo fajnie te kłady skręcają. Następny może taki wniosek, który się nasuwa, no jest wyżej, dzięki temu, że jest wyżej. Niektóre takie przeszkody, gdzie są wyryte przez jeepy, nie zawieszamy się w końcu na tych brzuchach i udaje się pokonywać lepiej. Następny aspekt, to może zaczniemy, no teraz trochę z minusów. Minus nowej G3 tej serii jest taki, że te kłady nie nadają się do jazdy na ten moment w wodzie, tam gdzie przejeżdżacie szybko przez wodę, ponieważ prawdopodobnie przez to, że zmienili tutaj ten układ wlotu powietrza do airboxa, wlotu do CVT i wylotu. No wylot CVT wydawał mi się jest bardzo podobny do starej G2, ale tutaj zalanie kłada jest, powiem szczerze, bardziej prawdopodobne niż zalanie starszej serii G2. Za każdym razem, jak wjeżdżałem do wody, no to czułem, jak ta woda się dostaje do paska i już słyszałem tą wodę. Plusem jest to, że można, wiadomo, odkręcić tą boczną klapę. Jest teraz tam takie przekręcanie ręczne, śrubka z o-ringiem, gdzie sobie spuścicie wodę, ale no dosyć często poprzez szybsze przejechanie przez wodę, woda wlewa się do CVT. Woda nie tylko wlewa się do CVT, wlewa się też do airboxa poprzez wlot do tego airboxa. Tutaj kolega na 1000 też w trakcie przejazdu przez wodę, no kład zgasł i kład nie chciał odpalić. No dobrze, że mniej więcej wiem, jak to się wszystko demontuje. Zdjęliśmy tutaj filtr i pierwsze, co o czym zobaczyliśmy, to mokry filtr. Był bardzo mokry, ta harmonika jest dosyć gęsta. Woda dostała się na ten cały papier. Musieliśmy wyciągnąć filtr, postawić trochę na relokatorze, który był gorący, żeby trochę wystygł i wysuszył się ten filtr. Po ponownym włożeniu kład ruszył dalej. Pojawił się tam przez chwilę też w tym 1000 błąd wspomagania, ale no na innych to się nie pojawiło, więc nie będę na razie wyciągał jakichś wniosków odnośnie wspomagania w G3, bo u mnie teraz od tego momentu nagrania filmiku wiele razy jeszcze tam byłem z innymi kolegami, aby potestować i u mnie nieraz ten błąd wspomagania się nie pojawił. Plus teraz, plus jest ogromny na temat hamulców. W G2 wjechanie w taki marazm powoduje tym, że hamulec jest bardzo mięciutki i kład po wyjechaniu z takiego błota nie hamuje w ogóle przez jakiś czas. Trzeba kilkakrotnie nacisnąć, żeby hamulec hamował. W nowej G3 hamulce po wyjechaniu z błota działają, nie piszczą. Naprawdę fajna historia, fajna sprawa, jest to na plus. Na tym wypadzie też doświadczyłem jednej usterki, aczkolwiek to była usterka spowodowana moją winą, ponieważ zawinęła mi się lina na maszecie tylnej półosi, no i pociął mi tą maszetę. Na szczęście jest strona, może niektórzy nie wiedzą, są strony, gdzie można sobie rozebrać
całego quada i zobaczcie, jakie są numery części. Numer części nowej G3, tej obudowy osłony maszety, to jest ta sama manszeta, co dla modelu 1850, chyba 650. Tak samo wydaje mi się, że zaciski są takie same jak w 625 albo 850 w G2, bo widziałem, że po modelu jest bardzo zbliżony, jak patrzyłem w G2, w G3 ten numer jest bardzo praktycznie taki sam. Więc Chińczycy użyli do produkcji nowego G3 dużo elementów ze starej G2. Może i to dobrze, bo dostępność tych części jest duża. Nie trzeba będzie, nie wymyśleli czegoś na nowo, tylko użyli sprawdzonej części. Kolejną może rzeczą na minus, ten wlot i ta plastikowa osłona chłodnicy jest fajna, ale jest minus, ponieważ ona ma bardzo duże oczka. Chłopaki tutaj przyjechali do nas z serwisówką, takimi szutrami. No i mieli dosyć mocno zawalone chłodnice. Tam na jednym z szorcie pokazałem wam, jak wziąć kawałek siatki i dociąć sobie i wkręcić na wdrytytkach, przymocować sobie do tej osłony. Uważam, że to jest dobry patent. Dzięki temu wasza chłodnica będzie dłużej żyła i to się sprawdza. Bo no, trochę żałuję, że nie zrobi takiego plastiku składanego z mniejszymi oczkami. Wtedy by się rozkładały te dwa elementy, czyściło i chłodnica by miała większą ochronę przed przypadkowymi kamieniami, które no, z poprzedku innych kładów padają wam prosto w chłodnicę. Więc polecam, załóżcie sobie tą siatkę na atrapę, bo ona wydłuży wam życie tej chłodnicy. Najbardziej martwi to, że no, nie są kłady odporne na przejazdy te wodne. Dosyć szybko zalewa się CVT, dosyć szybko zalewa się Airbox. To mówię przez nie przez szczelność Airboxa, tylko przez to, jak są wloty skonstruowane do nich. Trzeba będzie to przerabiać, żeby wjeżdżać sobie szybko do wody. No bo zaraz zawalicie CVT, dostanie się tam piach. Piach zacznie wszystko niszczyć, całe co to CVT, całe talerze pójdą na marne. Więc tutaj polecam no przerabiać, jak ktoś chce jeździć w trudnym terenie, bo taka jazda no jest dosyć ryzykowna przez te wody. Na takim typowym OM-owym kładzie, który dostajecie z salonu. Kolejną rzeczą to no, kładem się zajebiście jeździ na szutrach, takich łączkach, podjazdach. Mam już odblokowany sterownik. Serdecznie zapraszam do MB Racing, jeżeli by ktoś chciał sobie odblokować. Mi tutaj kolega z MB Racing, Mariusz, odblokował Elkę, odblokował Micha i teraz fajnie się da zrobić podjazdy. Ma dosyć dużo mocy na tej Elce. Na początku jak była zablokowana, myślałem, że będzie jakiś problem, że to jest jakiś, nie wiem, problem tego CVT nowego, że ta Elka nie jest taka mocna, ale jest wystarczająca. Podjazdy trudne, które są u nas, da się zrobić dosyć strome, gdzie G2 nie zawsze się dało, bo była chyba cięższa. Teraz w ogóle jest też fajny taki motyw, że ja no, ważę ponad 100 kg, ale gdy tutaj jest trudny teren, to potrafię bujnąć tym kładem. Czuję, że ruszam nim, tak jakbym miał siłę na tyle, a nie jestem jakoś tam super atletą, żeby poruszać nimi koła, żeby wyjechać z jakiejś przeszkody. W G2 była na tyle ciężka, taka toporna, że no, nie czułem, że mam jakąś na tyle siły, żeby przemieścić tego kłada. Teraz pod sobą czuję lżej, coś takiego lekkiego, co mam na tyle siły, żeby wypchać tego kłada, więc uważam, że to jest zaleta tej nowej G3. No szkoda, że nie ma tego wisku. Wisko na przednim dyfrze. Dyfer jest standardowy z blokadą. No wiecie, to jest napęd 4, my się śmiejemy 3x4. No i wtedy no w takim ciężkim terenie przydałoby się, jakby przód kręcił cały czas, tylko trzeba wtedy tą cholerną blokadę zapinać, a wiadomo, jak ją zapniecie, no to przez chwilę nie możecie skręcać, to jest taki minus. Co można by powiedzieć? Gdy zbierałem tą manszetę i naprawiałem, widziałem też dużo jest poprawek zrobionych przy mocowaniach wahaczy. Jest to za pomocą, teraz tam w wahaczu na końcu jest gwint, nie ma już takiej śruby, którą trzeba było klinować innym kluczem. Też widzę, to ładnie poprawili wahacze, nie wiem, czy są żeliwne, wyglądają jakby były z żeliwa, ale dosyć fajnie szybko się zdemontowało cały wahacz. Bardzo mi się to podobało. Mówię, pod względem serwisowym wydaje mi się, że jest łatwiej dojście do różnych rzeczy, nawet typu ta pokrywka Airboxa, więc no, tu widać, że kład G3 jest lepiej przemyślany. W ogóle, no, jak ktoś nas w ogóle się będzie zastanawiał nad zakupem takiego kłada, no to polecam chyba
jednak wybrać G3 niż G2 w jakiejś super cenie. To jest po prostu już inny kład. I wyższy ten kierownik, i wygodniejszy, i taki lżejszy się wydaje. Tej mocy jest, no uważam, tak jak w starym 1000. Zrobimy jeszcze porównanie teraz z kolegą z G2, żeby wam też to tak pokazać. Ale no jak ktoś zamierza kupować, to uważam iść typowo już tą G3, żeby wybrać sobie takiego kłada. No i może następnym takim elementem chyba już na tyle, tyle chyba z naszych obserwacji. Będziemy dalej testować, będziemy dalej jeździć, będziemy jeździć też w różny teren, bo wiadomo, ten kład to nie jest kład stworzony do wody i błota, to nie jest wersja mud. To jest wersja typowo taka turystyczna. A może jeżeli chodzi jeszcze o takie ustawienia. Jak będziecie mieć takie układa z olejowym zawieszeniem, to ja polecam ustawić sobie to zawieszenie na drugim poziomie, bo na pierwszym, jak przychodzi z fabryki, ten kład jest bardzo miękki. Na tym olejowym zawieszeniu jest to tak miękki kład, że ja przód i tył skręciłem od razu o 2 albo 3 zęby. Jeżeli chodzi o ustawienie wspomagania, to wybierzcie sobie minimalne wspomaganie, bo to automatyczne, to bardzo lekko kierownica chodzi i tak człowiek się może mniej pewnie czuje, lepiej mieć trochę twardziej ustawione. Na tą chwilę to tyle. Zapraszam wszystkich serdecznie na mój kanał i co, i polecam jednak tą nową generację, tak? Jeżeli macie tak.